MMA.pl, Michał Rogoziński z nami, Popek Paweł Mikołajów. Od razu muszę spytać, bo wydaje mi się, że trochę zeszczuplałeś. U góry więcej, na dole, u góry jesteś większy, na dole brzuch zmalał. No schudłem 12 kilo, jestem na diecie pudełkowej, przełom w żywieniu, tak się nazywa szamka, którą jem. Schudłem 12 kilo, teraz skończyłem z dietą od wczoraj i jem rzeczy, które mi smakują, żeby się nakaloryzować i naładować porządnie szamką, żebym miał siłę i trenować i walczyć, bo nie ukrywam, jedzenie, które jadłem, nie smakowało mi, ale musiałem jeść. Co drugą potrawę nie wiedziałem, co jem. No i tak to wyglądało, ale jadłem to garściami, ale chudłem przy okazji, bo to były same warzywa i taki kawałek kurczaczka. No 12 kilo to jest sporo i na pewno to będzie miało przełożenie na twoją wydolność tlenową, na VO2 Max, czyli to, co w ostatniej walce nie zagrało, bo oprócz elementów pewnie mentalnych gdzieś tam był problem z tlenem. Tu oczywiście nastawienie jest takie, że jesteś przygotowany na pełen zakres rund. Erko Jun pracuje również w topowym gymie. Powiedz mi, jakie uważasz, że są jego silne strony? Na pewno się dobrze rusza, jest wydolny, wydolniejszy bardziej chyba ode mnie, młodszy o 12 lat. On jest sportowcem, wie, że sam robi cały czas te rzeczy. Ja nie zawsze biegałem po lasach i uprawiałem jogging. Każdy o tym wie, wy o tym wiecie, ja o tym wiem, że ja muszę go uszczelić w pierwszej rundzie, jeżeli nie, to będę miał problemy. No więc właśnie, jeżeli taki scenariusz będzie nastawienie, że ruszysz na niego jak czołg, i próbujesz go ustrzelić, ale będzie ten zapas w płucach? Tak, będę starał się przeprowadzać moje szarże w sposób kontrolowany. Nie, że gąk, ja lecę i do końca macham rękoma i chcę go ubić. Po ostatniej walce wiem, że to nie zawsze wypala. Dlatego szarża, odskok po okręgu, zapalenie powietrza, pach i znowu. Nie inaczej. Mówiłeś, że nie biegasz po lasach, a ostatnio biegam, widziałem. Biegam, robię po 10. Właśnie widziałem taki film, który wrzuciłeś u siebie na profil instagramowy. Biegam po 7, po 8, po 10 kilometrów z przeszkodami i naprawdę no jestem w szoku, moi trenerzy też. A co to był za incydenty, gdzie z ciężarkami pracują? Tak. Przeskakiwałem przez szlaban i robiłem ciężarkami ten, a gdzie ciężarki ważą po kilogram i jak przyciągałem, to pojebałem sobie w ugryjowy. Dobrze, a powiedz mi, czy muszę też o to spytać, ewentualna przegrana z Erko Junem, zadecydujesz wtedy o zakończeniu kariery w MMA, czy jednak będzie inna? Moim zdaniem to będzie mój koniec. Jeżeli bym przegrał, czego bardzo nie chcę i nie wiem jak będzie później, bo KSW uratowało mi życie, ale jeżeli przegrałbym drugi raz nowicjuszem, naprawdę mi by było ciężko założyć rękawice. Dlaczego ci uratowało życie KSW? No bo jestem trzeźwy, zdrowy, zarobiony i Bóg wie co jeszcze. Jasne. Czy ewentualna wygrana z Erko Junem, potem bym chciał jeszcze raz rewanżu z Oświęcimskim? Nie, już nie. Nie chciał dalszego rewanżu. Jakbym wygrał z Erko Junem, to też bym wygrał jakby z Oświęcimskim, więc ten rewanż będzie zbędny. Poprosiłbym wtedy o innego zawodnika. No to jeszcze pytanie, jeżeli nie on, jest również Akoprzos, tak, mimo że waży 93 kg, w takiej kategorii wagowej się bije. Czy to by był na przykład dla ciebie rywal, z którym byś mógł się zmierzyć? Wydaje mi się, że tak, jeżeli Erko wyraziłby taką zgodę po mojej wygranej walce, to zależy od niego, czy chciałby zrobić wagę, tam narzucić parę kilogramów. Ja też bym nie chciał ważyć 120, walczyć z Erko, ja bym walczyć gdzieś 110 kilo, to by była chyba najlepsza walka i bym miał dużo czasu na przygotowanie się do tej walki. Jeżeli chodziłoby o Erko, bardzo tego człowieka szanuję, lubię i pozdrawiam go. Okej, no walka w Londynie na Wembley, czujesz się, że wracasz do domu? Czujesz, że będzie dużo ludzi? Będzie dużo ludzi, to będzie powrót króla. No i mam nadzieję, że będę miał więcej szczęścia niż ostatnim razem. Czy przyglądasz się i śledzisz troszkę UFC, teraz walkę Khabiba z Conorem? Czy widziałeś może konferencję prasową? Nie, słyszałem, bo wiadomo mi kolega, nie śledzę, nie mam czasu, naprawdę. A czy wiesz, że Conor zaczął produkować swoje whisky? Tak. Tak. Chętnie bym się napił po walce. Bo ty z tego co wiem, produkujesz swój rum też. Ja robię też rum. Może wymiana jak?
Tak. Najbardziej. Chętnie by spróbował. Bardzo dziękuję za wywiad. Chciałbym, żebyś na końcu jeszcze dwa słowa czynił. Pozdrawiam wszystkich. Widzimy się na miejscu. Thank you.